Prowadząc pierwszą drużynę w Legionowi KZB Legionowo, pamiętają też o młodzieży. W klubie trenuje coraz więcej piłkarzy, którzy chcą na boisku coś zwojować. I wielu początkujących futbolistów posiada na to papiery. Tych dzieciaczków, które są w grupach naborowych, w grupach najmłodszych, rocznik 2012, 2013, 2011, jeżdżą notorycznie na turnieje, wygrywają te turnieje. Nawet w tej chwili zgłosiliśmy dodatkowe zespoły w tych, ponieważ jest tak dużo tych dzieciaków, że no, żeby mogły grać. Tak? Grają na soccer arenie, w ligach zimowych, w ligach letnich, uczestniczymy w lidze powiatowej. Jak czas oczywiście pozwala, no, bo granie w Mazowieckiej plus jakieś tam dodatkowe też uczestniczymy. No, staramy się tym dzieciom zapewnić jak najlepsze warunki do tego, żeby miały co wspominać, a może któryś z nich niedługo, w niedługim czasie zadebiutuje w naszej pierwszej drużynie. W Legionowi widać jak na dłoni, że konsekwentna, mądra praca z młodzieżą przynosi efekty, zarówno wychowawcze, jak i te bardziej wymierne, wyrażone w zdobytych punktach oraz miejscach w tabeli. W tych najstarszych, jak już wspomniałem, rocznikach udało się, że rocznik 2-1 gra w najwyższej klasie rozrywkowej, a byli o rok młodsi od wszystkich. W tej chwili będą dopiero grali z rówieśnikami. 2-3 trenera Woźniaka zrobił awans do Ekstraligi i to wygrali ligę zdecydowanie. 2-4 utrzymał tą ligę, bo tam aż 3 zespoły tylko się utrzymywały i wygrali w ostatnim meczu decydującym z zespołem, który awansował do CLJ-ki. Czyli bardzo, bardzo też duży sukces, bo bardzo mocna liga. Rocznik 2-5 po barażach z Ursusem, wygrana u siebie 3-0 na wyjeździe 5-1. Też zdecydowany awans do najwyższej, do Ekstraligi tego rocznika. Pozostałe roczniki grają na zapleczu albo tych najwyższych, albo w najwyższych ligach. Także jest się z czego cieszyć. Tym bardziej, że najzdolniejsi młodzi piłkarze mają realne widoki na grę w pierwszej drużynie Legionowi, co oczywiście jest korzystne i dla nich, i dla klubu. Jeżeli chłopiec, no, 16-17-letni się wyróżnia, ma już szansę, tak? Dlatego nasz drugi zespół też jest oparty głównie na młodych chłopcach. Tam ostatnie mecze to grali chłopcy z rocznika 2-2, 2-3, 2-1. Też pod kątem tego, żeby któregoś trener tutaj zaprosił na treningi do pierwszej drużyny i z tego, co wczoraj nawet mieliśmy rozmowę z panem Sasalem, dwóch takich zawodników zostało poleconych i rozpoczną przygotowania z pierwszą drużyną. Także no to jest wiadomo, że jakby z każdego rocznika kończącego wiek juniora jeden chłopiec, dwóch dochodziło do treningu czy do grania z pierwszą drużyną, to by był duży sukces. Według prezesa Legionowi rosnąca liczba członków klubu to efekt systematycznych działań marketingowych, prowadzonych, co ważne, nie tylko na boisku. Jesteśmy gdzieś tam na jakichś festynach, jesteśmy na Dniach Legionowa. Promujemy ten klub w każdy możliwy sposób. Byliśmy na paralimpiadzie, która odbywała się w arenie. Chcemy się pokazywać na zewnątrz, żeby inni wiedzieli, że nie tylko żyjemy tą piłką. Tak? Chcemy współpracować z podmiotami, które organizują różnego rodzaju imprezy. Byliśmy w szkole w Józefowie, gdzieś tam organizowaliśmy dla nich Dzień Sportu. Jest to wszystko też po to, żeby pozyskać potencjalnie nowych zawodników do naszego klubu. Tworząc silne drużyny i zarazem jedną wielką piłkarską rodzinę. Widać było to właśnie po tym ostatnim meczu, gdzie gro tych naszych młodych adeptów ze swoimi rodzicami przyszli zobaczyć ten ostatni mecz. Później mogli się razem z naszymi zawodnikami na murawie również cieszyć. Też uczestniczyły dzieciaki w tym w Dniach Legionowa, w tym turnieju charytatywnym. Na koniec zostały też wpuszczone i mogły zagrać z zawodnikami drużyny Gwiazd. No jest na pewno dużo tych dzieci. Wiele z nich swą przygodę z futbolem zakończy dość szybko, inne zwiążą się z nim na dłużej. Działacze Legionowi starają się jednak, by każdy młody zawodnik miał w przyszłości co wspominać. Potrzebne są do tego odpowiednie obiekty i szkolenie, potrzebne są też jeszcze pieniądze. Jeżeli mamy więcej środków, które udaje się nam pozyskiwać, to te dzieci mają lepsze stworzone warunki. Tak? Stać nas na to, żeby dostali wody, stać nas na to, żeby każdy miał dobrą piłkę, żeby trenerzy mieli dobre trenażery do pracowania, żebyśmy mogli jeździć na obozy tam, gdzie jeździmy, żeby nas nam było stać, a nieraz są też sytuacje takie, że nie wszystkie dzieci stać, więc klub jak gdyby ze swojej strony no, też jest otwarty na to, żeby im pomóc. Tak? Także to też realizujemy takie zadania, że na takim zgrupowaniu kilka osób nieraz jedzie troszeczkę taniej, żeby było też częścią tego zespołu, żeby się czuli, bo nie wszystko przez pryzmat pieniędzy trzeba patrzeć, bo przeważnie jest tak, że któryś zdolny chłopiec, no jak nie pojedzie na jedno, drugie zgrupowanie, no to może pójść i później być
złym człowiekiem. Tak? Mamy ponad 300 dzieciaków, grubo ponad 300 dzieciaków, więc to chciałbym, żeby, no mówię, też z każdego rocznika gdzieś tam przechodzili nawet do starszego, żeby się promowali, żeby coraz więcej tych dzieciaków grało w tych reprezentacjach Mazowsza. No i może któryś z tych chłopaków, żeby był powołany na reprezentację Polski kiedyś, chociaż na konsultacje, i żeby gdzieś tam zaistniał. Trzymamy kciuki, bo gdzie jak gdzie, ale w sporcie naprawdę wszystko jest możliwe.